Cześć i czołem, moi mili, witam was bardzo serdecznie. Microsoft Flight Simulator 2020. I dzisiaj już sobie ustaliłem plan działania. Wczoraj, nawet w sumie nie wczoraj, dzisiaj rano doleciałem sobie do lotniska w Londynie ze Włoch, z Bari dokładnie. I w tym momencie będziemy lecieli sobie z tego właśnie lotniska londyńskiego GSS. I będziemy sobie lecieli do Neapolu. Już trasa została wygenerowana, bo aktualnie sprawdziłem. Teraz właśnie do Neapolu z Londynu, właśnie z tego lotniska, będzie wylatywał samolot. Także z racji, że jeżeli my też będziemy wylatywać z tego lotniska, to też się przelecimy właśnie do Neapolu. Także tu już jest wszystko, nie pas startowy. Nie. Mnie interesuje jakaś bramka. Fajnie, jakbyśmy mieli jakąś bramkę. Płyty, wszędzie płyty, tu są bramki, no i bomba, płyta, bramka, a weźmy sobie nawet z tej bramki, a co tam, jeszcze tak daleko nigdy nie byłem od pasa startowego, także weźmiemy jako odlot tej bramki, samolot jest wybrany i lecimy. Nie ma co marnować czasu, mam czas do 21, no 15 to tak maksymalnie. Mamy 18.47, także jeszcze trzeba wszystko wprowadzić, wystartować czym prędzej i zobaczymy, dokąd uda się dolecieć. Mam nadzieję, że dolecę do samego końca, że zdążę jeszcze wylądować. Taką mam nadzieję, a jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy. Dzisiaj nie wiem, jakie są warunki pogodowe w Londynie i w Neapolu, oczywiście też po drodze też nie wiem, jakie tam są. U mnie, jak będziemy, w razie jeśli będziemy nad Belgią lecieli, to jest piękna słoneczna pogoda z przewagą słońca niż chmur. Tam delikatnie chmury gdzieś tam się kręcą, ale to jakoś tak bardzo niewiele. Także tak to wygląda. Nawet nie spojrzałem, jak dokładnie będziemy lecieli, bo na szybko sobie wygenerowałem, czym prędzej zobaczyłem, że przewidywany czas to jest tak około chyba 2 godziny 30 minut, czy jakoś tak. Wczoraj miałem wygenerowaną trasę, o, w Londynie jest pochmurno nawet. Dzisiaj jak lądowałem, to nawet deszcz padał. Więc tak. Gotowość. No i zaczynamy zabawę. Dobra, wszystkie systemy włączmy. Niech to się już zacznie bawić. Dobra, przekręćmy się w stronę tabletu i zacznijmy wszystko ustawiać jak trzeba. A mianowicie tutaj zimportujemy sobie wszystkie informacje, jakie tylko nam są potrzebne. A kurde, nie wygenerowałem trasy. Zerknę jeszcze raz. Co tam się dzieje? Tak, nie wygenerowałem trasy. Okej, 2 godziny 40 minut. Tak pokazuje. To, co teraz widzicie na monitorze, to jest jeszcze wczorajsza trasa. A w sumie nawet dzisiejsza, bo wystartowałem o godzinie 3 w nocy, a doleciałem 5 z minutami. Także no, z 3 godzin i 5 minut, jakie tam Simbrief mi proponował, wyszło... O, proszę bardzo, to jest nasza trasa. Wyszło mi... tam 2 godziny, chyba 20 kilka minut. Także naprawdę bardzo przyjemnie. Dobra, zobaczmy, jak to tu wygląda. Poprośmy o wszystko. Paliwo. Ile tego paliwa nam potrzeba? Zerknijmy. Paliwa potrzebujemy 9200. No to sobie zatankujemy 12 tysięcy. Tak, na zaś. Rzeczywiste tankowanie. Proszę bardzo. Pasażerów mamy wygenerowanych 111, więc wbijemy sobie 111 pasażerów, no i proszę zacząć ładować. Super, dobra, to niech się robi, niech to sobie tutaj działa, a my zacznijmy tu wszystko sobie ustawiać tak, jak nam potrzeba. Porozjaśniamy. Tak. Dobra, więc to by było na tyle. Zacznijmy w takim razie zabawę w tym miejscu. From to, no to from to na pewno jest EGSS, a lecimy do Lirn.
Możemy to wprowadzić. Dobra. Wiecie co, ja może, albo nie w sumie. Dobra, niech sobie będzie tak jak jest. Tak. Numer lotu. Kost. Kost mamy ustawiony na 34. CRZ mamy na 370, czyli będziemy lecieli na 37 tysiącach stóp. Dobra, co tu dalej? Tu mamy SFU. To już tu musimy 54. 54, nie? Nie, nie 800. Jak tam to wygląda? Tak, to jest 0. 54. No to my sobie klikniemy, że mamy 54,1. A następnie mamy tu 32,4, czyli 32,5. Dobra, paliwa załadowaliśmy tak dokładnie ile? Jeszcze się oczywiście tankuje, ale mamy mieć 12,200 niecałe, czyli 12,100. Sobie kliknę, że będę miał. Proszę bardzo. I tu już mamy wszystko ustawione, co potrzebujemy. Teraz tutaj lapy na jedynki ustawimy. I teraz tu sobie wygenerujemy wszystko. Proszę bardzo. Dobra, tu już będzie wszystko porobione. Więc teraz do flight planu przejdziemy. I tak, ruszamy sobie stąd. Departure. I tak, teraz co my tu mamy? Wyruszamy pas 22. Proszę bardzo. I co mamy następne? TLN-2E. TLN-2E. Proszę bardzo, pięknie wszystko jest. Insertujemy. Już mamy. Piękne, pięknie wszystko ułożone. Teraz Lirny jako nasze miejsce docelowe, gdzie lądujemy. I będziemy lądować na pasie 06. Ale właśnie. YZX. Po prostu 06. Pięknie. Właśnie o to mi chodziło. Insertujemy to. No i dobra. Teraz gdzie my to mamy? Mamy to w tym gdzieś tu miejscu. Teraz tak. Lirne 06. Nigdzie tego nie mamy. A CLN-2E. Musimy teraz się odnaleźć. CLN-2E, CLN, ok, więc to będzie tak, tutaj poustawiane. Jakieś mamy CF i LIRN 06. No nie wiem, zaraz będziemy kombinować, zobaczymy. CLN było, M86. Ciekawe, do którego miejsca to się ułożyło. M84. Dobra, to sobie zaczniemy układać od M84 w takim razie drogę. M84 i zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. To weźmiemy sobie end of plan. A chwileczkę, chwileczkę, bo to już jest końcówka. No tak, to jest końcóweczka. A tu mamy początek. Ok, czyli CLN jest naszym ostatnim punktem. Ten decel, ciekawe, czy to jest decel przed którym? Przed LIRN 06, czy nie? Nie wiemy. Ale tak, przed LIRN 06 jest DCL. Ok, Direction. Ok, czyli nad Direction musimy to dodać. Nie mogę? Ale tak już mogę, czyli nie. No to będzie błąd teraz. To już będzie błędne.
to musimy teraz usunąć. I to teraz też musimy usunąć. Zróbmy inaczej. Klikniemy sobie na CLN i zobaczymy, czy możemy. Tak, możemy. Dobra, to sobie pododajemy. M84. Dalej mamy Conan. Następnie UL 607. Dalej mamy KOK. Następnie mamy M150. Pites. I to już będzie końcówka. OK, insertujemy to. Teraz trzeba to znaleźć. Pites, mamy Pites. I mamy, tak, mamy decel, OK. Teraz tak, sobie ustawimy ARH. ARH. Spróbujemy na decel. Na CF spróbujemy, zobaczymy, co się wydarzy. O, wskoczyło wyżej. No i bardzo dobrze, o to właśnie chodziło. Więc klikamy KRH. Airways. I a, tu też jest. OK, to Batub musimy wpisać. Tu musimy returnu zrobić. Batub. Dobrze, i teraz tak, to teraz jest direction i evulit. Evuli. Evuli, evuli. I po evuli mamy Z910. Z 910. Następnie mamy Erika. I dobra, to sobie insertujemy. Już mamy cały plan wrzucony. Bardzo dobrze. Bo po Erice mamy direction. No i dobra. Teraz zerknijmy, jak to wygląda tutaj na naszym komputerku. Sobie wyłączę. O, żeby mi nie latała głowa. I patrzymy. Learn, no to jest końcówka, także zaczynamy od początku. Stąd wylatujemy. Kurde, wygląda to przepięknie, bym nawet powiedział. Teraz sobie oddalimy na maksa. Jeszcze raz zerkniemy, jak to wygląda. Wygląda to bardzo dobrze i zacnie, pięknie. Bardzo mi się to podoba. OK. W takim razie, skoro już to mamy zrobione, spróbujmy odpalić silnik. Rusza. Już jeden silnik nam rusza. Jest bardzo dobrze. I zaraz będziemy odpalać kolejny silnik. I będziemy niedługo startować. Spróbujmy od razu drugi. Też już ruszył. Pięknie, bardzo dobrze. Tutaj można już powyłączać external power, apu bleed.
Dobra, także mamy tu już ładnie zrobione. Poprzełączamy sobie. Tu na taksi. Te światełka powłączamy. Nie, zaraz, co to jest? Światła skrętu z pasa? Nie chcemy tego. Dobra, czyli tu już mamy zrobione wszystko. Tam sobie wychodzimy i zaczynamy się bawić w tym miejscu. Teraz sobie tak, weźmiemy i wszystko odwołamy stąd z obsługi. Paliwo już jest zatankowane. Ludzie są już w środku. Zamówimy sobie holownik. Jak te silniki? Już są prawie odpalone na maksa. Także super. Lapy na jedynki, tak jak było umówione. Sprawdźmy. No zaraz, o właśnie, już się wyświetliło. I patrzymy. Checklistę zrobimy. Jeszcze TO config test. Proszę bardzo, wszystko jest zrobione. Mamy wszystko jak trzeba. W takim razie, żeby nie przedłużać, zamykamy drzwi. I zaczynamy się kołować powoluśku, powoluśku. Teraz tak. Bociana szpak. Gdzie jest moja pierwsza... Proszę bardzo, jesteśmy. I teraz jak ja stoję tu, to musimy się wykołować jakoś w prawo i tam do tego pasa. Czyli my będziemy musieli wykołować się właśnie tam w prawo i tędy sobie polecieć, tam pojechać i wystartować w tamtą stronę. Okej. Dla mnie tak może być. Chyba, że do przodu bym mógł, ale może lepiej nie. Tam z tyłu chyba nic nie ma. Obejrzyjmy się. Tak, jest pusto. My musimy właśnie tamtędy wyjechać i tam się zakołować. Dobra, damy radę. W takim razie zacznijmy działać. Ciekawe, czy dużo graczy jest. Zerknijmy na mapę. O, jest bardzo dużo w Londynie graczy na obecną chwilę. W opór. A, pięknie. Dobrze, dobrze, dobrze. Znaczy, że coś się dzieje. Na dzisiaj w nocy, jak leciałem, to było naprawdę bardzo niewiele ludzi. Kolejne samoloty do lądowania podchodzą. Dobrze. Bardzo dobrze, fajnie. Cieszy mnie to. Będziemy zaraz obserwować, jak wyglądają inne samoloty u innych ludzi. Między innymi już stoją, proszę bardzo. Ten się już kołuje, tam kolejny kołuje. Kolejny stoi. Super, bardzo mnie to cieszy. No i stop. Dobra. Hamulec podziękujemy już. Zaraz stąd powinien mi wyjechać. Przed nosa. O, już widać. Już go widać powoli. Dobrze, wstępnie można sobie ustawić. No właśnie, ile? Tutaj coś mamy napisane? Mamy na pierwszym punkcie. Zaraz. A, jesteśmy najbliżej już. Na pierwszym punkcie musimy mieć 900, później musimy mieć 3000. Dobra, to się będziemy wznosić na 3000. Proszę bardzo, zaznaczone. Prędkość sobie ustawimy na 210, żeby nam utrzymywało. Zaraz po starcie. I tego będziemy się trzymać. Bo tu mamy napisane, że 210 prędkość, to musimy mieć 900 na tym punkcie i wznosić się na 3000 na tym. A później zobaczymy, co tam się wydarzy. Jesteśmy na wysokości 4400, 4500 mniej więcej.
W takiej wysokości mamy lotnisko. Dobra. Oj, zaczyna deszcz padać, ale to nic, dobra, to nic, damy sobie radę. Myślę, że bez czego? Bo to nie jedzie. Pomożemy mu trochę. Dobra. I się szykujemy do lotu. Jak to tu wygląda? Wygląda to tak, okej. No, trochę jakby wieje, takie odnoszę wrażenie. On jest już znosi tutaj. Trzeba kontrować. No nieczęsto trafiają się takie warunki pogodowe. Także jeszcze fajniej jest. My chyba już tutaj w prawo musimy iść. Znaczy się skręcać. Tam już chyba jest pas. Nie wiem, skręcimy tutaj. Zobaczymy, jak to tam będzie. Tam damy radę tędy dojechać. Super. Znaczy, chyba damy radę. Zaraz się okaże. O, tu już trzeba zaraz, tu trzeba będzie w lewo i później znowu w lewo. O, to tu już w lewo. O, dawaj, dawaj, dawaj. Nakręcamy się. Nic tam nie jedzie, nic. No i w kolejce sobie chwilę postoimy, poczekamy, aż oni sobie wylecą, a następnie będzie nasza kolej. Staniemy za tymi żółtymi. No, ktoś ląduje, proszę bardzo. No, drugie podejście musi zrobić, bo ten mu wyjechał, ale to nic, tu przenikamy przez siebie, także to jest żaden problem. Dobra. Chwilę się zatrzymamy, poczekamy, jak to tam będzie wyglądać. Tamten już startuje. Proszę bardzo. Zaraz. A nie, to jeszcze inny był. Ten poleciał sobie z powrotem. Także teraz ten. Zobaczymy, jak to tam dalej wyjdzie. Za nami już kolejne są samoloty ustawione. Tu sobie podjechał. Dobrze, dobrze, no ja bym proponował już wylatywać. Szybko, 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 proszę bardzo. Raz, dwa, raz, dwa. No. Kołujcie się, mości państwo. No halo, na co czekamy? Dobra, skoro oni nie chcą, to ja sobie w takim razie lecę. Skoro tak do tego podchodzimy, ja się zacznę kołować. Skoro tak,
Gdybym miał więcej czasu, to jeszcze bym sobie poczekał tutaj na spokojnie z nimi. Ale niestety, no ja czasu nie mam. Mam nadzieję, że dolecę to do końca. No i dobra, cała naprzód. I lecimy. Dobra, mamy to. Tutaj ustawiamy na CL. Autopilot, proszę bardzo. I wznosimy się prędkością 11. Dobrze. Wszystko jest jak trzeba. Podwozie, flapy. Tutaj, tak, dobrze. Bardzo dobrze wszystko wyszło. Mamy prędkość 210 i powolutku się wznosimy. A za nami zostało nasze lotnisko. Następny punkt musimy mieć 4000. Także widzę, że za wolno się wznosimy. Weźmiemy sobie plus 20. Prędkość mamy stanowczo za dużą, nie wiem dlaczego. Mamy CL, a autotrottle nie jest włączony. O. No właśnie, dlatego mnie tak wyniosło poza moją linię. Ale dobra, już wszystko się naprawia. Już mamy tak jak trzeba, prędkość maleje. My już jesteśmy na 4000. Dobra, przestawiamy sobie w ten sposób. 4000 my sobie oddalimy. Później 5-6 tysięcy. A my, żeby już sobie nie psuć, to ustawimy sobie na 300 prędkość. Nawet na 305, proszę bardzo, i na 37 tysięcy. Plus 20 wznoszenie. Proszę bardzo. Już plus 20 się wznosimy. Prędkość mamy ustawioną, także na obecną chwilę już tylko będziemy siedzieć i obserwować. Wszystko jest poustawiane tak, jak powinno być. Wszystko działa. Także super. Można wyjść na zewnątrz i podziwiać teraz widoki. No piękne chmury. Dzisiaj to coś widać nawet.
No i gdzieś tam za nami zostało lotnisko. No i tak, o, za blisko jesteśmy. Na 35 mil. O, proszę bardzo. No i gdzieś tu przelatują obok mnie inne samoloty. No ale teraz w dzień to bardzo ciężko będzie je zobaczyć. Gdzieś tutaj sobie, gdzieś tam leci. Nie wiadomo gdzie. A szczególnie teraz w chmurach to bardzo ciężko będzie ich znaleźć, doświadczyć. Ale piękne chmury. O, właśnie będziemy w jedną wlatywać, a tam ktoś sobie właśnie leci, o, widać go. No zarąbiste to jest. Wow. Tam kolejne, o właśnie, przypomniało mi się. Można wyłączyć taksi. Dobra. Tam ktoś kolejny leci. Dobra, jak wygląda sytuacja? Sytuacja wygląda tak, że jesteśmy już na 10 tysiącach, prędkość jest utrzymywana. Tu powinniśmy mieć 6 tysięcy, my już mamy prawie 11. Dobra, będziemy żyć. Wszystko jest jak trzeba na razie. Spalanie jakie mamy? Spalanie mamy na obecną chwilę 70 kg paliwa na minutę. Ok. I już skręcamy. Cudownie to wszystko wygląda. Dla tych widoków warto kupić grę. Grę symulację. No i te wiatraki, co wczoraj, co dzisiaj w nocy widziałem, to teraz są lepiej widoczne, bo już nie czerwone punkty, a białe. Widać jak się kręcą. Te kolejne wiatraki.
Dobra, jak ta droga nasza wygląda? My tutaj zaraz w prawo delikatnie odbijamy. Dobrze. Oddalimy sobie na maksa, żebyśmy widzieli co i jak na przyszłość. O kurde, niedobrze się stało. Do środka wchodzimy. Przepustnicę poruszyłem. O, wróciło na miejsce, dobra. Dobrze. Lepiej nic nie dotykać na obecną chwilę, żeby się nic nie popsuło. Z naprzeciwka ktoś leci. O, tu nawet go widzę już. Już widzę, namierzyłem. Tutaj leci ten. I po mojej prawej stronie gdzieś leci następny. Ale jego jeszcze nie widzę. Ten leci sobie tutaj. A tego nie mogę namierzyć. O, jest teraz gdzieś tutaj. Tą stronę. No nie widzę. Ale ten pod nami przelatuje. Tego też nie widzę, bo tu gdzieś powinien być. Tak sobie zahaczamy ten cypelek. A tam jest nasz kontynent. Z wysp już uciekamy, bo częściowo jeszcze wyspy zahaczyliśmy. A tam już lecimy do nas. I chyba właśnie zahaczymy o Belgię. Zaraz się okaże. Jak tylko bardziej tam sobie wlecimy nad ląd. O, przepięknie. Dobra, jak tam wygląda sytuacja? Prędkość cały czas utrzymujemy. Mamy już 24 tysiące. I dobrze, dobrze, niech tak sobie będzie. Ta prędkość i tak będzie delikatnie za wysoka. Przypuszczam, jak będziemy lecieli na 37 tysięcy stóp, bo 305 to jest taki, można powiedzieć, maks na 30 tysiącach. Ale wypalcowane. O, jakie wypalcowane, jakie fajne. Patrzcie, jakie wypalcowane to wszystko. Nieźle, fajnie. Fajnie, że to nie jest takie sterylne. Że to jest brudne. Ale zarąbiście. Normalnie tego nie widać, bo jak?
I tak jak w rzeczywistości, słońce pada na taką powierzchnię, momentalnie widzisz wypalcowane wszystko. No super. No i dobra, no tu nam prędkość się zmniejsza powoli, ale to jest normalne. I ciekawe, jaka będzie prędkość dozwolona. O, tu już nam się pokazuje prędkość maksymalna, już nam na 26 tysiącach spadła do około 325. I cały czas tutaj coraz bardziej ta kreska będzie nam się pojawiać, czerwona. Trzeba będzie to monitorować w razie co. Zmienić prędkość. No i ciekawe, zobaczymy jak tutaj to wyjdzie. Miniemy się z nim, tym kolegą gdzieś po naszej prawicy. Zobaczymy się wzajemnie czy nie. Pewnie w chmurach leci, bo już byłby widoczny. O, tu mamy Francję po tej stronie, a tutaj mamy Belgię. I tu mamy Zeebrugge. Tu mamy Knokke. Chyba jakoś tak to jest. No, Francja jest tutaj. Widzę LFAC. To raczej jest Francja. Tak sobie myślę. A nie, tu jeszcze jest Francja, wszystko, tutaj też jest LFA. Tak, tu dopiero Belgia się zaczyna. No, tak, 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 a bardzo podobne to wszystko, ale wiadomo, no jak to na brzegu. Tu dopiero się Belgia zaczyna, gdzieś tam. O, z jakimś tu się mijamy. Dosłownie. Nie wiem, gdzie on jest, nie widzę. Już jest za mną. O, już jesteśmy na tyle wysoko, że smugi się za nami pojawiają. O, tam koleś jest. Jeden. Tego nie widzę, nie wiem gdzie on poleciał, którędy. No nic. Dobra, skoro jesteśmy już tak wysoko, o, tam widać kolejne samoloty. O smugach, tu jeden, tu drugi. O, tu trzeci. Czwarty, piąty. O, fajnie. Bardzo fajnie. Dobra, zerknijmy do środka. Jak wygląda sytuacja? No, sytuacja wygląda następująco, że prędkość nam zmalała. Ale to jest normalne. ...82. Tak sobie zostawię te 82 machy, bo teraz powyżej 30 tysięcy na machy się przerzuca. Jeszcze 5 tysięcy musimy się wznieść. 4 tysiące. A nam prędkość cały czas spada. Tu jest minimum, jakie możemy mieć. 220. No nic, nic. Będziemy obserwować. Będziemy obserwować, monitorować. Fajnie, tutaj trzy samoloty widać. Tam kolejne trzy. No świetnie. Może z którymś się minę dość blisko. No zobaczymy. W sumie one są i tak dość blisko. Bo skoro je widzę, to ten samolot to najprawdopodobniej jest ten. Ten, z racji, że ma taką krótką smugę, to pewnie jest ten. No i ten, który tutaj ma tą smugę taką, co tak się już tam przecinają, to będzie właśnie ten. Bo ja widzę takie właśnie samoloty. O, tu mam 50 tysięcy mil.
do 35 mil widzę samoloty. Także no lecimy na siebie w takim razie, proszę bardzo. No, to będzie ciekawe doświadczenie w tym momencie. No, albo ja pod nim przelecę, albo nad nim, ale raczej pod nim przelecę. No, świetnie, jak tu prędkość? No, prędkość mamy 220 i zmalało do 0,7 wznoszenie. Tam się dostosowuje i bardzo dobrze. Patrzcie, patrzcie, już coraz bliżej. Tak jak na mapie. Jak przeleci szybko. Gdyby się dało trąbić, to bym się trąbnął do niego. I poleciał, patrzcie, fajnie, fajnie, naprawdę świetnie to wyglądało. No, się gęba cieszy. No, superancko. Dobra, jak my tu wyglądamy? Wyglądamy tak, że jesteśmy na 36, już blisko. No i prędkość minimalna 220 jest. Dobrze, że utrzymuje, nie spada. Także to jest duży plus. No i ciekawe, czy prędkość, jaką zadałem, 0,82 macha, to będzie odpowiednia. Ale raczej tak, bo widzę, że tutaj 0,82 macha to 268. Także widzicie, z 305 zrobiło się na 268 prędkość. Pięknie, pięknie. Właśnie taka pogoda jest u mnie, jak tutaj widzicie. Identyko. Cholera. Kapustnicę. Poruszyłem na maksa. Musi być tak ustawiona. Dobra, nic się nie zesrało. Nic. Dobrze, dobrze. Jesteśmy już prawie na 37 i zaraz silniki damy w opór. Znaczy same dadzą się w opór. I będziemy się rozpędzać do 264. Taka będzie nasza prędkość przelotowa. No i teraz gdzieś tutaj leci sobie kolejny samolot. Najprawdopodobniej szykuje się do lądowania. Ten. Na to lotnisko pewnie. Aczkolwiek mogę się mylić. Jest gdzieś naprzeciwko mnie. Próbuję go wypatrzeć, ale niestety nie widzę. No nie widzę go. Mówi się trudno, widocznie gdzieś jakoś bardzo nisko leci. Bo nie nade mną raczej. Raczej nie. No tam ktoś przelatuje. Może to właśnie ten. Proszę bardzo, tu leci. Jakby pasowało, no, że ten to jest właśnie tutaj ten. No i poleciał sobie. Tyle go widzieli. Jesteśmy już na 37 tysiącach stóp. No i oczywiście fajnie się ustawiło na maksymalną prędkość 260, tam chyba 3. Wyszło 0,82 macha. No i dobrze, już prędkość nam rośnie. I będziemy lecieli sobie. Już teraz nam zostaje tylko obserwować, patrzeć, oglądać. Już teraz nic nie powinno się zesrać.
O, tam chyba ktoś leci. Tutaj. To chyba będzie ten, ale nie wiem. Nie dam sobie ręki uciąć. Ktoś właśnie wystartował sobie z lotniska pod nami, znaczy bardziej tu po prawej stronie, gdzieś tu w chmurach, za chmurami, gdzieś tutaj o tym mówię. Tutaj gdzieś sobie wystartował ktoś, bo dopiero co stał na tym lotnisku, teraz widzę, że już się porusza. No, na tej wysokości... O, ktoś tu leci, tu ktoś tu leci, proszę bardzo. Mamy cię. Kolejny, zauważony. Teraz tak, coś naprzeciwko, po lewej stronie. Ciekawe, czy pod chmurami leci tu, tu jest. Mamy go. No, to jest taka dobra zabawa, jak są... Zabawa, o, tu jest, o, tutaj on jest, proszę bardzo, to ten. Bo ten to jest tutaj właśnie, a ten tu leci, patrzcie. Ale zarąbiście. No, jakby były właśnie te wszystkie etykiety, to bez problemu wszystkich byśmy zobaczyli, nawet tych, co na mapie bym ich nie widział. Proszę bardzo, jak sobie leci. No i się minęliśmy z kolejnym. No, zarąbiście. No, a ten tutaj, to ten. I tak, jakby nie było, jakbym miał te etykiety włączone, to by było nudno, bo bym wszystkich widział, nikogo bym nie musiał sobie wypatrywać, a tak jest zajęcie i można zgadywać, patrzeć, który, gdzie, który to który. O, tu deszcz pada, się pojawiło, pojawiła się tęcza. Proszę bardzo. Jak tu wyglądamy w środku. Jeszcze daleko, nawet jeszcze nie widać. Bo mamy 380, 320 mil. To jest ten pasek, to jest 320 mil. My już lecimy maksymalną prędkością, nawet na maksymalnej wysokości, jaką mamy. No i dobra, teraz delikatnie w lewo będzie odbicie, później w prawo. Kolejny samolot. On jest tutaj, więc powinniśmy go wypatrywać gdzieś w tym oto miejscu. I tu chyba go widzę. Tutaj leci sobie. Też jeszcze może być tak, że po prostu ktoś sobie leci jakimś mniejszym samolocikiem pod chmurami. Ale całe szczęście, że wszyscy, których spotykamy, akurat pojawiają się na mojej wysokości. Także tyle jest ciekawiej, tyle weselej. Dobra, ja póki co was zostawiam. Podziwiajcie sobie. Ja niedługo wracam.
Dobra, wróciłem, widzę, że nic się nie rozbiło. Także tyle dobrego. Zerknijmy do środka, jak tam sytuacja. O, może sobie zrobimy tak. Teraz. Sytuacja wygląda stabilnie. Ok, to mi się podoba. Tutaj też silniki na 84%. Przepustnica jest ok. Wysokości wszystko jak trzeba. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, widzę, że mamy kolejny jakiś samolot gdzieś na drodze swojej, ale jeszcze go nie widzę. Nie jestem w stanie go na razie zauważyć. O tym mówię. Może on gdzieś niżej sobie leci. O, chyba go widziałem tutaj. Gdzieś mi się mignął chyba. Albo i nie. Nie, tu jest. Już go widać. Też dość blisko przeleci. Leci niżej ode mnie. No tam już następnego widać. Mknie jak strzała. Niczym błyskawica. O, tu kolejny, proszę bardzo. Niespodzianka. Nie widać go na mapie. I czemu to tak? O, już się pojawił. Proszę bardzo, tu się pojawił samolocik. Może i na 50 mil widać, bo w nocy, zauważyłem, że w nocy 50 mil to jest za dużo. Na 35 dopiero widać te światełka w nocy. A tutaj widzę, że jestem w stanie zobaczyć po smugach samych już na wiele większe wysokie odległości. No to teraz nad Luksemburgiem lecimy w takim razie. Tu mamy Luksemburg. Tak by to wyglądało. A tu już mamy Niemcy. Się zaczynają. Na Niemcach ładna pogoda, widzę. Taka sama jak i tutaj. Bez większych zmian i niespodzianek. Widzę, tu to naprawdę ładne bezchmurne niebo mają. Super. No już mamy 19:50, czyli mi zostało jeszcze godzina 25, tak maksymalnie. Jestem ciekaw, ile jeszcze do mety. Ile jeszcze się zejdzie. Delikatnie skręcamy teraz w lewo.
tuż przed nami jakiś jest jegomość. Leci. To było niziutko. W sumie nie tak nisko. Na około 30 tysięcy i wyżej. Bo robi smugę za sobą. A ta smuga właśnie jest na takich wysokościach. Od 30 tysięcy. Że nie tak nisko. Tak jakby do lądowania podchodził, bo tak tu centralnie leci. Tu jest, a tu mamy lotnisko. Ale ta smuga mi tu nie pasuje, że jakby za wysoko był stanowczo. No nie wiem, nie wiem. Nie znam się. Bo i też tak bardzo wolno leci. Tak jakby się szykował, no ale no nic, dobra. Może po prostu mi coś się źle wczytuje i dlatego widzę smugę za nim, on jest naprawdę bardzo nisko. Cholera wie. Jak tam w środeczku za... Ile tam będzie? 80 mil? Chyba. Będziemy skręcać w prawo. No mam nadzieję, że kiedyś trafię na takie lotnisko, że o tej godzinie, o której ja będę z niego startował, to będzie lot nad oceanem, albo nie wiem, gdzieś tam do Stanów Zjednoczonych, do Kanady, czy innego fajnego, egzotycznego jakiegoś miejsca dla mnie. Egzotyczne miejsce to mam na myśli takie, w którym jeszcze nie było. A we Włoszech byłem, nawet już kilka razy. Tylko akurat nie byłem jeszcze w Neapolu. I ciekawe właśnie, jak to lotnisko wygląda, jak tam się będzie lądować, ile ludzi będzie, czy w ogóle ktoś będzie. W Neapolu. No Neapol wydaje się takim dość znanym miejscem, więc myślę, że tam ktoś może być. Tak jak byłem na Bari, to tam no nie było nikogo. Ani jak startowałem, ani jak lądowałem. W Rzymie za to. W Rzymie to był ruch jak cholera. Tam stałem w korku, żeby wystartować. I tak, Niuniuś, no Niunia do mnie przyszła, zaraz, bo za mocno będę ruszał. Przyszła, żeby się z nią poczubić. Szkoda, że nie ma kamery, która by się delikatnie, powoli obracała dookoła. Wtedy to fajnie by wyglądało. Ktoś jest po naszej prawicy.
gdzieś tam, o widać go nawet, tutaj jest. Może ktoś nas goni. Za nami nikogo nie widać. Przyniosłeś zabawkę, tak? Proszę bardzo, się patrzysz na mnie. W naszej lewicy gdzieś ktoś tam sobie leci. Jeszcze go nie zauważyłem, żeby wam pokazać. Oj, naprzeciwko ktoś jest. Ale chyba jest nisko. I stoi tak na lotnisku. O tym jego mościu mówię. Gdzieś się on na lotnisku sobie stoi. Bardziej miałem, ojej. Bardziej na myśli miałem tego. Jego mości, ale jest stanowczo gdzieś za daleko. Albo za nisko, żebym go zobaczył. Bo jeśli on smugi nie robi, no to niestety, ale ciężko będzie go zobaczyć. No i tak jak powiedziałem, gdzieś tu na lotnisku. Nawet nie wiem, gdzie jest to lotnisko. Gdzieś tuż pod nami. Za chmurami. No nic.
No, widać. Tu jeden. Pewnie będzie ten. I równolegle do niego następny leci. Coś mi się wydaje, że on jest... Nie no, równolegle. No, jeden za jeden obok drugiego lecą. Tutaj we dwóch. Tu nam się drogi przetną z jakimś jegomościem. Tutaj taki jest koleś po prawicy. Zaraz zerknijmy, gdzie to będzie on. Czy on będzie gdzieś niżej, czy na mojej wysokości? Bo na razie jeszcze go nie widzę, a już powinienem. Możliwe, że jest pode mną. No i dupa. Bo nade mną to wątpię. Żeby był, no już przecinamy się. Także nie wiem, gdzie on jest. Poleciał sobie. Na mapie pokazało, ale tu w rzeczywistości nie. Albo naprawdę gdzieś tam nisko sobie leci, ja go nie widzę. Pod chmurami. Akurat droga nam się ułożyła, że skręcamy. Proszę bardzo. Wszystko póki co jest jak trzeba. Bardzo dobrze. Tego próbuję namierzyć, ale nic mi się szczególnego nie rzuca w oczy. Patrzę w ten obszar, ale nic nie widzę. Widocznie mocno się zlewa, teraz równolegle można powiedzieć, że lecimy. On wcale jakoś daleko nie jest ode mnie. Tu mamy dość duże lotnisko, dużo ludzi siedzi na nim. Z odległości mniejszej jak 35 mil, to powinienem gdzieś go tu widzieć. Może akurat w chmurach leci. No nic. Trudno.
Jeszcze jesteśmy w Niemczech, nad Niemcami. Przypuszczam, że niedługo powinno to się zmienić. Tak, i tu już będziemy wlatywać do innego państwa. Albo i nie, zaraz, co tu jest? Nie, tu jeszcze są Niemcy. A, to już jest Max, dobra. O, teraz mamy po naszej lewej stronie to lotnisko, na którym tak dużo ludzi siedzi. Tutaj jest, wcale nie jest jakieś duże to lotnisko. Ale za to dużo ludzi ma. Kolejny ktoś leci. Tu prosto na mnie. Gdzieś stąd. Jest, tu, pojawił się. Bardzo ładnie, znów blisko, przelecimy. To już chyba trzeci, który tak blisko nas przelatuje. Albo i czwarty. Dobra, poleciał. Z następnego chętnie bym sobie jakiegoś zerknął, znalazł. Ten mnie interesuje, bo tak coraz bardziej się zbliżamy, zbliżamy do siebie. Fajnie jakby się trafił jakiś, który znowu leci prosto na mnie. Na samym początku taki się trafił. Fajnie to wyglądało. I z tym pierwszym to naprawdę blisko się minęliśmy. Jak sytuacja? Stabilnie, okej. No 20:10. Niedługo powinniśmy już dolatywać. Kurde, ja tu jeszcze nie widzę na mapie, żebyśmy dolatywali. Niepokoi mnie to. Mam jeszcze godzinę i 5 minut. A tu mówiło, że dolecimy w... Teraz nie widzę. A, 2 godziny 14. Albo 2:42. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Z naprzeciwka jakiś leci, tu po prawej. Gdzieś go zaraz powinniśmy widzieć. Tu leci jeden. Ale on leci... Tu powinien zaraz się wyświetlić. A ten to nie wiem, gdzie on jest. Już jest bardzo blisko.
nigdzie go nie widzę. W prawej stronie. Nie ma go. No szkoda. Teraz jest taka dość dziwna sytuacja, bo tu leci samolot, którego na mapie nie widzę. Nawet jak oddalę, to go nie ma. On powinien być po mojej prawej stronie, czyli tu powinien gdzieś być. Tak samo tu ten samolot. No ten, dobra, ten samolot to... Dobra, ten samolot to będzie ten. Ale tego nie mam na mapie. No także no, pokazuje mi jakieś dziwne samoloty. Teraz widzę, że nie zawsze można ufać, bo dwa samoloty przyleciały obok mnie, a nawet nie widziałem ich tutaj nigdzie na mapie. Na tej mapie jak najbardziej, ale tutaj obok siebie nie. No i tak, teraz równolegle do mnie prawie, że leci sobie następny i on jest dość blisko, a ja go i tak nie widzę. Mówię o tym samolocie. On powinien być widoczny. A nie jest. No nic, nic, może jeszcze go złapiemy, dogonimy. Tu leci następny. Drogi nasze się przetną. A na pewno przetną się tych dwóch samolotów drogi. Bo moja to tak niekoniecznie z nim. I góry, piękne krajobrazy. No i dobra, pojawia się teraz następny samolot. Tutaj i ja go nadal nie widzę. Nie, jest już, pojawił się, tu jest. Proszę bardzo, leci. Tego udało się namierzyć.
No przepiękne. Jak to wygląda z kabiny? Robi wrażenie. Obojętne czy z kabiny, czy z zewnątrz. To coś wspaniałego. No jeszcze tak nad górami to nigdy nie leciałem. To jest mój pierwszy raz. Znaczy może i leciałem dzisiaj w nocy, ale wiecie jak to w nocy, tak? Cały guzik się widzi. Samolocik. Ten samolot to będzie ten, a teraz ten gdzieś tu za mną leci. Rzekomo. I jego akurat nie widzę. On jakby stoi w miejscu, chyba się rozbił.
No, tak jakby się nie poruszał w ogóle. Albo bardzo powoli. Z tym kolesiem to tak już długo, równolegle sobie lecimy. Teraz troszeczkę albo on, albo ja odbiliśmy. Ale tak to no bardzo długo, dość blisko siebie lecieliśmy. Jakie piękne. Teraz to słońce, tam następny samolot się pojawił. Jeszcze go tu na mapie nie widać, o to będzie pewnie ten. I tu się pojawił jakiś. Krótka smuga, to tak jakby na mnie bezpośrednio leciał. Tak, to jest ten. O, proszę bardzo. Tu widać, samolot leci. Bez smugi, bez niczego. I bardzo szybko. Ten to nie wiem, ten to będzie pewnie ten. W takim razie. A tutaj dwa. No ładnie, ładnie. Ruch się zrobił większy. Na tym terenie. No, piękne widoki. No i tu następny się pojawił. W tym miejscu. No dobrze, że w tej grze jest ruch. To zawsze troszeczkę ciekawiej jest. Bo tak to faktem jest, no nudziłoby się jak cholera. A tak to cały czas wypatruję kogoś. Próbuję sobie namierzyć. Teraz to bardziej czerwone te chmury. Słońce zachodzi. No i tu kogoś widzę. Następny. Z
tym ładnie się przetnę. To jest ten. Znaczy może nie tyle... Chociaż może i tak, bo on dość wolno chyba leci. Takie wrażenie sprawia, bo go doganiam. Wychodzi na to, że to byłby ten. Właśnie samolot. Ja bezpośrednio teraz na niego lecę. Prawie, że bezpośrednio. Krótka smuga, to też pewnie leci w tą stronę pewnie. Jakoś. To chyba następny. O, tu następny leci. Proszę bardzo, jak blisko. Ten to jest ten. Też dość bliziutko. No, z tym już jestem dość bardzo blisko. Dość wolno leci w takim razie. Lecą prawie, że naprzeciwko siebie. No, nawet w sumie naprzeciwko siebie. Na siebie lecą, patrzcie. No, bo ten to jest ten. No, kurde. Ale fajnie. No, świetnie. Niżej ode mnie, to powinien nawet, ale w sumie może lecieć szybciej ode mnie, ale widocznie nie chce mu się. Bardzo ładnie to wyszło. No i tu następny leci. No świetnie. Takie sytuacje to ja lubię. Ten leci delikatnie wyżej od tego, ale i tak niżej ode mnie. No super, bardzo fajnie to wyglądało. Fajnie to wyszło. O, tu następny, kogoś gonimy. No i co, i po zmroku będę lądował. Zerknijmy, jak to wygląda. No jeszcze nie widać lotniska. Erika. O, to już niedługo. Erika Dessel CF. Dobra, czyli to już będzie zaraz. Znaczy, no nie tak zaraz, ale już bliżej jak dalej. Dobra. No, pół godziny, 45 minut w sumie. Może się wyrobię z lądowaniem. No ewidentnie kogoś znowu podganiamy. Tego jegomościa. Teraz patrzcie, tego jegomościa widzimy, bo to jest ten, a tego już nie widać, a dopiero co się minęły. Nade mną na pewno nikogo nie ma. Już teraz jest po lewej stronie. No, albo gdzieś naprawdę nisko leci.
Albo po prostu go nie wczytało. Już gwiazdy się powoli pojawiają. No i pewnie o zmroku będzie lądowanie w takim razie. Nie inaczej. Dobra, ja za momencik wracam. Widzę, że trafiłem akurat jak przylatujemy nad nim, gdzie on jest, to proszę bardzo, już nad nim jesteśmy. No świetnie, tak jeszcze nie leciałem. No nieźle. Orzeł, siema, siema, witam cię serdecznie. Ale się ładnie trafiło, droga. Akurat nad kimś będziemy sobie lecieć, super. Ten samolot to ten. Znaczy, nie, 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 wiesz co, bo nawet w rzeczywistości zauważ, że niektóre samoloty jak wlecą na odpowiednią wysokość, to mają taką smugę za sobą i ta smuga zaraz za nimi znika. A to o czym mówisz, to ta smuga nie znika nigdy. Więc tutaj zauważ, żadne nie rozpylają niczego, bo te smugi zaraz znikają. To samo i ta za mną też gdzieś tam się później rozmywa, bo ona jest dość długa, u mnie się no jeszcze tam generuje, ona gdzieś do tego momentu się generuje i już dalej jej nie ma. Samo i u niego. I takie smugi się robią pod wpływem właśnie tego rzadkiego powietrza na wysokości powyżej 30 tysięcy stóp. Przynajmniej tak to jest tutaj w grze. A w rzeczywistości to nie wiem na jakiej wysokości te smugi się robią, ale też od jakiejś tam wysokości dopiero. A to rozpylanie to wiadomo, to jest i to nie znika, tylko zostaje. Nie, nic nie wynaleźli, bo te smugi są i są i wcale nie ogranicza tych smug. Właśnie po to robią, żeby te smugi były, żeby już promienie słoneczne odbijać. O, się zakręcił koleś. Widocznie tak mu drogę podpowiada. Dobra, a gdzie my już jesteśmy? Tu następny sobie leci. Dobra, gdzie my jesteśmy, bo to jest dość istotne. I dobra, mamy już 320, mniej jak 320 mil do celu, także będziemy musieli niedługo zacząć schodzić w dół. Bardzo dobrze, trzeba będzie to zacząć ostro monitorować, żeby zacząć się przygotowywać. No i pięknie. Jest 36 po. No i dobra, może zdążę wylądować. Może nie będzie tak źle.
się ciemnica powoli robi. No, zaraz będziemy mieli pull up. No, tu już światła sobie powłączali ludzie, bo już im za ciemno. No, szczerze powiem, że nie myślałem, że będę lądował, jak już będzie zmrok. Jakoś nie myślałem o tym. No, ale tak właśnie wychodzi. No i dobra. Jeszcze chwilę sobie polecimy w ten sposób. Góry przeleciliśmy, piękne były te góry. Zachód słońca. I nadchodzi ciemność. Ze wschodu. Dobra, Włochy się zaczynają. Już widzę tego buta, fragment. Z drugiej strony też. O, to ja miałem też podobne sny, może nie tyle co samolot się wbijał. No tutaj coś tak dziwnie stoi, wisi w powietrzu. A, dopiero smuga się pojawiła, dobra. Że gdzieś tu w sąsiedztwie, bardzo blisko, samolot się rozbija. O, to kilka razy już miałem taki sen. No. Kiedyś za dzieciaka to miałem sen, bo na 7 piętrze w wieżowcu mieszkałem i za dzieciaka miałem sen, że helikopter, jakiś duży, wojskowy jakby, między moje bloki właśnie od strony mojego balkonu gdzieś tu się, wiesz, obniża. No i dziwnie to wyglądało, no ale ty, ja w to wierzyłem jak dziecko, wszystkim opowiadałem, że tak było. Takie to było rzeczywiste, realne dla mnie. No, porąbane dzieciak, no co poradzisz. No, powodzenia, powodzenia, bo to ciężkie cholopy są. Pomagałem jakiś czas temu w wymianie pieca. No, nie było lekko. O, patrz, nie widziałem dziada. Tu sobie przeleciał. Tak patrzyłem, gdzie on jest. On tu sobie już poleciał. Tego nie widzę. Nie. Czyżby ten to był ten? No, może i tak być. No, proszę bardzo. Tu następne dwa. Znaczy nie, to chyba... Nie, też samolot, proszę bardzo. Tu następny. Tu się trochę zaroiło nad Włochami tych samolotów. Bardzo dobrze. O, już słońce zaszło. No, dzisiaj rano miałem piękny wschód słońca, ale jak już doszło do lądowania, to chmury przyszły nad Londyn i zaczęło mi nawet padać, więc cały misterny plan ze wschodem słońca i lądowaniem przy nim prysł. No, my też tak właśnie mieliśmy. Nie wiem, ile on ważył, ale cholerstwo było ciężkie. Jeszcze też ciężko w ogóle go chwycić w jakikolwiek sposób, bo to małe, ciężkie cholerstwo. Na co się przygotować? Na to, że będzie ciasno i ciężko. Na to się psychicznie przygotuj. No oczywiście, ziemia jest płaska jak stół, zobacz. Jak w mordę strzelił. No i tu następny. Pięknie, pięknie, bardzo ładnie sobie latają. O kurde, wiesz, ja tam nie wiem, jak u ciebie sytuacja wygląda, no ale skoro tak mówisz, że jeszcze okno trzeba wykuć najpierw, żeby piec wsadzić, to no ciekawie, ciekawie tam masz. My całe szczęście nie mieliśmy aż tak źle. My mieliśmy wejście jakby no piwnicą od dworu, więc o tyle jeszcze było dobrze, ale wąskie schody były, to po pierwsze, wąskie wejście, to po drugie. No i jak było trzeba w czterech chłopa go nieść, to przez te drzwi przenosiliśmy we dwóch. I no, było strasznie. Więc tak naprawdę to go tak trochę pchaliśmy, przenosiliśmy, tak cholera wie co to było.
No to widać podjął dobrą decyzję, słuszną, no, że postanowił nie robić tego wejścia garażem. To teraz wykujcie tam to wejście. Stwórzcie je na nowo. Dobra, zerknijmy, jak wygląda sytuacja. 240 mil mamy. No to skoro mamy 240 mil, ja bym sobie już obniżył się na 30 może tysięcy. Tak, już sam dla siebie będę się przygotowywał. Nawet na 29 i obniżymy. I szybciej nawet będziemy lecieć, bo na niższej wysokości większa prędkość przelotowa. No i dobra, zniżamy się. Mówimy sobie na 82 machy, 0,82 macha. No i dobra, i spadamy w dół powoli. To jest, wiesz co, ja wiem, że tam palą węglem i drewnem w tym piecu. Ale i jakiej mocy, to ci nie powiem, wiesz, zupełnie nie pamiętam, to było jednak już z 5 lat temu, ze 4 lata temu, jakoś tak, ten piec był wymieniany. Jak sobie przypominam, to mam wrażenie, jakby to było wczoraj, od razu mnie mięśnie bolą. O, teraz się ciemniej zrobiło, to fajniej będzie te wszystkie samoloty z daleka widzieć. O, proszę bardzo, już tam następny. No i proszę bardzo, silniki wyłączone, już smug nie ma, a nie, są jeszcze smugi. Bo jednak się cały czas kręcą, ale zejdziemy tam do tych 29, bo chyba 29 kazałem. Tak, na 29, jak zejdziemy do 29, to momentalnie smugi też nam znikną, bo one się pojawiają od wysokości powyżej 30. No i niedługo będziemy lądować w Neapolu. No dawno, dawno tamten piec rozsadziło, bo nie został dobrze przypilnowany, za duża temperatura i go rozsadziło. I rury też musieli powymieniać. A przy okazji właśnie wymienili też piec, no bo było i tak trzeba. O, ładnie, wylecimy na siebie tym samolotem, tam blisko, blisko przylecimy. A teraz mają też sterownik do tego pieca, więc jest to jakoś tam, jakaś czujka jest odnośnie tego, żeby nie rozsadziło tego pieca. No i ładnie leci obok nas, bardzo bliziutko. No i ładnie poleciał sobie. Aha, no to tego to nie wiedziałem nawet, że jest w ogóle coś takiego. A jaki wysoki komin? Już stąd go widzę. Wiesz co, ja sam nie lubię samolotów. To nie jest tak, że ja je lubię, tylko ja po prostu lubię się zrelaksować. A tutaj się relaksujesz, podziwiasz widoki. Najbardziej stresujący to moment jest, kiedy musisz wylądować. Bo nigdy nie wiesz, jaka jest pogoda i różne tam inne rzeczy. Nie, to nie jest komin, to jest pas startowy, to jest lotnisko. Tam, że to komin, ale dobra. No i to jest taki najbardziej stresujący moment, bo nie wiesz, czy się rozbijesz, czy nie. No, a reszta to jest sam relaks, czysty relaks, nic więcej, nic mniej. Dobra, sobie zmniejszymy odległość na radarze. No i przestaliśmy opadać, nie wiem dlaczego przestaliśmy opadać. Czyżby prędkość była za wysoka? Zmniejszymy sobie prędkość. No to mi się nie podoba. O właśnie, prędkość za wysoka. No, dobiłem do maksa i to dlatego. Dobra, to zmniejszamy prędkość. W sumie o jeden możemy, o. I teraz zaczniemy już opadać. Tak, bo jak on opada, to momentalnie prędkość też się zwiększa. Dobra. Sytuacja powoli zaczyna być opanowana.
No to ciekawe, ciekawe to, co mówisz. Ja sam jak będę budował dom, to nie wiem właśnie. Ale nie wiem, co to będzie, zobaczymy. Ile nam paliwa zostało? Paliwa nam zostało 8100 kg. No to bardzo ładnie. Bardzo mało zostało spalone tego paliwa. Super. Ekonomicznie. Jeśli można tak o samolocie powiedzieć. No i naprawdę w ciemnicy będziemy lądować. No i tak jak mówię, no dla mnie to jest czysty fan odnośnie tego, że ja sobie podziwiam widoki, że latam do miejsc, do których na pewno nie polecę. No rozumiem, rozumiem ciebie. Wiesz, ja też właśnie jak będę budował, to no kurde, też jakimś najtańszym kosztem. Ja będę miał bardzo mały domek, bo mi duży nie jest potrzebny, holopa, bo czym weź to później ogrzej, tak? Więc ja bardziej patrzę na praktykę. I tak jak popatrzyłem, o, już zniknęła smuga, widzisz? Bo zniżyliśmy się na wysokość 31 już. O, widzisz to? Powyżej 31 tysięcy są smugi. No, ja myślałem o jakimś piecu, może nawet kaflowym, że sam kaflowy piec by mi wystarczył do ogrzania. No, przy okazji, na takim to i upiec coś idzie ugotować. Także, no nie wiem, ja wstępnie nad piecem kaflowym się zastanawiałem, tylko i wyłącznie kaflowy. A będę blisko gdzieś jakichś lasów mieszkał, to się drewno tanio kupi. A to, że obsługowy, to w nosie z tym, ale wiesz, tanio bardzo jest. A ja lubię siedzieć przy piecu, dokładać. Przy okazji, klimacik jest. Jakoś też bardzo dużo tego drewna by nie poszło. No i dobra, zaraz zejdziemy poniżej 30 i będzie można prędkość sobie zwiększyć. Nawet już można sobie zwiększyć delikatnie. Oj. Nie robimy to. O, bez kitu. Ciemność. Widzę ciemność. A ja zapomniałem. Światła, światła, światła. Zaraz je sobie wyłączę. O, teraz. Teraz mogę szukać świateł. One gdzieś. O, właśnie. Dobra, jedno światełko już mamy. Drugie światełko już mamy. Tutaj też, dobra. Będziemy żyć. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze włączymy sobie tu światełka. No i dobra. Przetrwamy to jednak. I dobra, zeszliśmy już na 29 tysięcy. I jeszcze możemy sobie tak polecieć i możemy nawet się rozpędzić ciutkę więcej. Trzysta 315 możemy sobie polecieć. A co tam? Jak szaleć, to szaleć. No, gazu możesz kupić, no ale to też niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o składowanie, dość duże. Prąd, no też możesz skumulować, bo masz akumulatory. Tam za 500 zł akumulator kupujesz i on ci tam na trochę wystarczy. Nie wiem, jak wygląda kwestia poboru energii na ogrzewanie z takiego akumulatora. Panele też nie są. Wiadomo, jak będziesz kupował konkretnie duże jakieś panele, to tak, ale mniejsze panele można już kupić za takie jakieś 400-500 zł, 100-watowe czy 400 nawet watowe. Także to już naprawdę daje, robi robotę.
No właśnie, ja też planuję kupić lasek, bo lasy wcale nie są drogie. A przy okazji właśnie masz swoje drewno. To jest bardzo dobre. Dobra, już można sobie włączyć głowę. O, dobra. I teraz już niedługo nam się tutaj wyświetli, podświetli, pokaże nasze lądowisko. Ale jednak no, trochę czasu jeszcze upłynie co do tego. O, musiałem sobie zrestartować. Trochę źle pokazywało. No i dobrze. No i tak jak powiedziałem, no u mnie nie będzie żadnego jakiegoś dużego pieca, bo piec, który będzie mi ogrzewał dom, jednocześnie będzie, będę mógł na nim sobie gotować. Ty, żona się śmieje, że ja będę na nim gotował i się śmieje, no. Znaczy, że ty, że ja, no. Pewnie, że ona, no, bo kto inny. Ja będę drewno rąbał do tego, żeby mogła gotować. No, ja będę miał około 40 metrów domek, także. Mi większy nie jest potrzebny. Nawet patrzę z żoną, żeby sobie postawić domek taki jest nawet za 35 metrów. 35-40. No tu żona właśnie teraz mi mówi, że no, czytała, że ludzie wynajmują w Warszawie po 35 metrów, po 30 metrów mieszkania, po 3000 za to płacą. Ludzie mieszkają, tak? Ja sam nawet zanim wyjechałem do zagranicy, to z żoną mieszkaliśmy w domu, wróć nie w domu, w mieszkaniu, które miało 35 metrów, z czego 5 metrów to był balkon. Więc no idzie mieszkać na tym. A tu ile tam? 3 kW może będzie mi potrzebny piec, żeby to ogrzać. No oczywiście, właśnie tak. Chcemy tak z taką jeszcze antresolką sobie zrobić. Małe, wiesz, bo im masz więcej miejsca w domu, tym więcej gówna kupujesz i to gówno trzymasz, które ci i tak nie jest potrzebne. A jak masz mało miejsca w domu, to gdziekolwiek nie pojedziesz, czy na jakiekolwiek zakupy, no to wiesz, że tego miejsca nie masz, więc gówna nie kupujesz i pieniądze i tak ci zostają w kieszeni. Także to jest win niesamowity. No właśnie, my planujemy kupić gdzieś blisko gór i działkę. Blisko gór i blisko jakiegoś może nawet lasu. No, najlepiej to by było gdzieś na jakimś zadupiu, ale tak, żeby było jeszcze w miarę dojście do wody i do prądu, tak? No to by było coś zarąbistego. No ale wiadomo, jak się nie uda, to się nie uda. No, mówi się trudno. Kupi się gdzieś bliżej cywilizacji. No ale i tak będziemy wygrani w tej sytuacji. Dobra, i tu już widzę, że nam się pojawiło. Także zaczniemy już sobie opadać. Opadamy sobie teraz na jakieś 10 tysięcy. Minus 20. Dobra. Mamy godzinę 20. O! Kurde. Mamy 20 minut na to, żeby dolecieć do tego lotniska. Mam nadzieję, że się uda. No dokładnie. Mniejszy dom, ale ogród duży, bo w ogrodzie to wiesz, posadzisz swoje rzeczy, jakieś rośliny i no masz wszystko, tak? Masz do wszystkiego dostęp. To jest niesamowite moim zdaniem, bo nie musisz już chodzić do sklepu po jakieś warzywa, po cokolwiek. Nawet sobie na jakimś małym poletku pszenicę posiejesz, sam obrobisz, sam to skosisz, mąkę z tego sobie zrobisz, już to jakiś tam pożytek z tego, nie? No dokładnie, o, widzisz, masz cukinie i inne rarytasy. No dokładnie, ja mam tutaj też niewielki ogródeczek u siebie. Znaczy, no niewielki, ale tu głównie trawa jest, ale w doniczkach różnego rodzaju. Żona ma swój ogródek i mamy dużo, nie wiem, no może nie dużo, ale mamy chyba mamy ogórki, fasolkę,
szparagową, co tam jeszcze, truskawki, poziomki. Jakże superancko jest. Już wiesz, co jesz, bo niczym nie nawozimy, dosłownie niczym nie nawozimy tego. Jak już to czymś naturalnym, czytamy co naturalnego na coś tam i widzimy, że coś się dzieje, że ona czyta, patrzy, szuka i się opiekuje tym wszystkim. Także coś takiego to jest bardzo dobra sprawa. Dobra, mamy 120, my jesteśmy na wysokości. O, możemy przyspieszyć jeszcze. I tak by było, chyba trzeba, kurde, zrobić. Bo mamy niewiele czasu. Więc przyspieszamy. 335. A schodzimy na 10 tysięcy. A mamy 25 tysięcy na razie. Na karku. No, jeszcze szybciej można? No to dawaj szybciej. 340. No bo niewiele czasu mamy, a chciałbym wylądować. Już na zewnątrz nie ma na co patrzeć. To skupimy się tutaj na komputerze, będziemy prędkości sobie zwiększać. Dobra, 24 tysiące już mamy. Tak, tak, właśnie chcemy to zrobić tak jak piszesz, no, bo nawet i tutaj mamy różnego typu zioła, z których sobie herbaty robimy, jeździmy do lasu, zbieramy zioła, czy na inne łąki i z tego herbaty robimy. Pewnie, pewnie, że tak. No mam nadzieję, że to zobaczysz, bo zostało mi 16 minut i będę musiał się szykować do pracy, a jeszcze jesteśmy no dość daleko. I nadal jesteśmy bardzo wysoko. Zerknijmy, jak to tu wygląda. Nad nami przelatuje samolot. Ładnie poświetlana okolica. Tam następne dwa sobie lecą. No po nocy bardzo dobrze widać właśnie, gdzie co się dzieje. Rewer, siema. A dzięki, dzięki. Bardzo dobrze się mam. Właśnie próbuję czym prędzej dolecieć do lotniska, bo mam raptem 16 minut na to, żeby to zrobić i będę do roboty się szykował. I tak lecę maksymalną prędkością, próbuję zejść. Jak już będę w miarę bardzo blisko, to zmniejszę sobie prędkość. Jak będę nadal wysoko, oczywiście, to zmniejszę prędkość. I spróbuję jakoś w miarę szybko opaść. Teraz schodzę z 21 na 10 tysięcy stóp. Pewnie, że tak. Jakbym taką żonę miał, jak mi tu opisujesz, to już dawno bym pogonił. Tak, to jest A320 Fly-by-Wire. Bardzo dobrze mi się nim lata. I tak przy nim zostałem. Już bardzo długo nim latam sobie. Bardzo mi się podoba ten samolot. Mam zamiar sobie chyba 320? Nie, to jest 320, czekaj, 330 chyba ściągnąć. Nie pamiętam, już kolega mi tu proponował. Już jakiś czas temu. Ale już nie pamiętam, co to było. Chcę też sobie znaleźć i pobrać, jeśli jest gdzieś darmowy oczywiście, ten Dreamlinera. I w barwach PLL LOT polatać. Nadal daleko. To już teraz mam taką walkę z czasem, 14 minut. Wiadomo, jak się tam przedłuży o 5 minut, to nie będzie tragedii, ale jak się będzie miało przedłużyć o więcej czasu, to będzie tragedia już. Fly-by-wire jest darmowy i bardzo dobrze wykonany.
Powiem ci, rewer, że ja też się za bardzo nie orientuję. Ja na razie biorę to, co mi tutaj znajomi podsyłają. Jakby co, rewer, masz gdzieś tam na moim profilu na Twitchu Discorda. Wejdź na tego Discorda, napisz do mnie i ja ci podyktuję, skąd możesz go sobie wziąć. Jakoś tam cię mogę wesprzeć. Coś ci tam mogę podpowiedzieć, pomóc, co wiem. No w razie co, będziemy mogli też sobie razem polatać. Bo głównie latam w weekendy, dzisiaj tak wyjątkowo usiadłem sobie. Bo bardzo mi się spodobał dzisiaj nocny przelot. I pomyślałem, że właśnie sobie przelecę wieczorem. Dobra, tu już będzie podejście na lotnisko. No ale nadal jesteśmy bardzo daleko. No dobra, spokojnie zejdę, już mam 15 tysięcy stóp. Aha, no nie, ja 747 nie grałem. Jest tutaj też jakiś A320, ale on podobno gorzej wygląda. Poza tym ten A320 ma jeszcze tablet, który pomaga w obsłudze tego samolotu. Tu na przykład mamy obsługę, zamawiasz sobie co tylko chcesz. Paliwo tutaj tankujesz, ludzi ładujesz w tym miejscu, wypychasz się w tym miejscu. No i ogólnie z Simbriefa, jak korzystasz, to masz cały tutaj całą instrukcję swojego lotu. No i tu masz też wszystkie informacje odnośnie swojego lotu. Skąd wystartujesz, jakie warunki pogodowe tam są, gdzie lądujesz, jakie są aktualnie warunki pogodowe. No i tu masz całą swoją trasę, którą wklepujesz ręcznie do komputera. Dobra. Co my tu mamy? No już coraz ciekawiej się robi. Będziemy sobie lecieć na 10 tysiącach na razie. Przez dłuższy czas. Szybciej nie możemy lecieć jak 345. Także na tym się zatrzymamy. Wiesz co, ja latam już będzie około 40 godzin. Także króciutko, króciutko. A ty w czwartek, no to nie, to ja mam dłuższe już doświadczenie. A kurde, to już jest moje lotnisko. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze to widzieć. Myślałem, że to jest tylko takie podejście i tu będziemy gdzieś zawracać, ale nie. Super, super, bardzo mnie to cieszy. O, jeszcze 50 godzin nie mam wylatanych, ale już jestem bardzo blisko tych 50 godzin. No tak jak dzisiaj w nocy, dzisiaj znaczy w sumie nad ranem, o 3 wystartowałem, o 6 wylądowałem, to masz 3 godziny, teraz też ze 3 godziny, niecałe, w sumie niecałe 3 godziny wpadnie lotu. No także powolutku, powolutku te godziny wpadają. Jak głównie korzystamy z darmowych rzeczy, bo no nie ma sensu, ja tak jak dla mnie przynajmniej, nie ma sensu kupować czegokolwiek, bo aż takim fanatykiem nie jestem. A jednak kupić sobie samolot jeden, żeby nim latać za te, nie wiem, 120 zł, no to ja wolę sobie jakąś grę kupić za 120 zł. No nie oszukujmy się, to nie są małe pieniądze. Dobra, już osiągnęliśmy 10 tysięcy stóp. Teraz będziemy tak sobie lecieć jakiś kawałek. Jak dolecimy do punktu Erika i będziemy skręcać w prawo, to wtedy zaczniemy, znaczy zobaczymy, co się w sumie wydarzy. Bo mamy 60... No 60 mil jeszcze, dobra. Stawiamy sobie na 40. Lecimy czym prędzej. A, to ty już wylatany jesteś, jak ty w DCS latasz. Ja w DCS nawet jeszcze nie latałem. Wiem, że to jest darmowe, ale nawet nie próbowałem jeszcze.
słuchaj, no to spróbuj sobie A320 od Fly-by-Wire, nie? On jest bardzo dobrze wykonany, mi bardzo się podoba, a są jeszcze większe, tylko muszę właśnie zagadać do kolegi i on tam, on nim głównie lata, bo też mu się bardzo podoba i też jest bardzo dobrze wykonany. Też chyba się na niego przerzucę, bo podobnie się lata jak A320. No i ciemno jak w życiu. Tam mamy zachód słońca, moi mili. I tylko lampeczki się świecą samolotów, które gdzieś tam sobie lecą. O, ten to leci razem ze mną, równolegle widzę. To ten. Dobra, co my tu mamy? Zaraz będziemy skręcać. No chyba się uda wylądować. Bo już widzę podejście na radarze, mamy 40 mil. Szkoda, że tutaj w Microsoft Flight Simulator nie ma koopa. W sensie takim, że ktoś tu siada obok mnie jako drugi pilot i on też widzi wszystko, tylko że z drugiego fotela i razem sobie gdzieś lecimy. To by było dość fajne. To by była bardzo fajna kooperacja tego typu. A SimBrief jest bardzo prosty. To mówię, wejdź tam na Discorda. To jutro, jak będę miał chwilę, to i akurat jak ty będziesz, to możemy się spiknąć i ci wytłumaczę, bo to jest banał. SimBrief. A nawet na którymś live'ie go tłumaczyłem przez chwilę. Dobra, bo to dość wysoko jeszcze jesteśmy. Mamy 30 mil do celu. No mówię ci, to jest banał. No to tak jakby tutaj gdzieś będziemy lądować pewnie. Rozświetlone. Niesamowicie. Oj. Chyba coś się zepsuło, a było wszystko dobrze. Ej, coś się zesrało. Bo było ładniejsze podejście. O, się coś wzięło i zesrało. Bo lotnisko jest tu, a ja nie mam podejścia do lotniska zrobionego. Not allowed. Nieciekawie. Może to usuniemy? Dam radę? Nie, tego nie mogę usunąć. ACF mogę usunąć? Not allowed. O. No to niedobrze. No to niedobrze. Jeszcze na szybko wejdziemy na flight plan. Nie mogę. Już teraz. Może tak ustawimy. Insert. I co tu się wydarzy?
Teraz trochę lepiej to wygląda. Nadal dupowato trochę, ale lepiej. No i teraz by się przydało. No nic, dobra, zostawiamy już tak jak jest. Chyba. Teraz jeszcze raz sobie wejdziemy, zobaczymy. Może zaraz zmienimy na jakiś inny, na Z może. I jest nadal dupa. To zmieniamy kolejne. Na ten. O! I tak sobie zostawimy. Teraz czy autopilot nadąży? Polipka, ja za szybko stanowczo lecę. Aha! Jestem za wysoko, się zagapiłem na to wszystko. Hamujemy. Jestem w pupie głęboko. Na 200. Trzeba się schamować. I schodzimy. Na tysiaczka. No teraz to ciekawe, czy ja dam radę tak się nawinąć. Hamulec. Zobaczmy, co się wydarzy teraz. Teraz to maniana. Ale przynajmniej teraz mam dobre podejście. Bo wcześniej było spieprzone. Teraz jeszcze coś z tego może być. Dobra, hamować hamujemy, także jest w porządku. Abyśmy tylko zdążyli wszystko porobić jak trzeba. Teraz ja tu chyba ręcznie przejmę i go podciągnę trochę bardziej, żeby mieć więcej przestrzeni na zawracanie. Otóż to, w ten właśnie sposób to zrobimy. Kurde, 14 po. Cholera. To jest bardzo niedobrze. Czasem. Dobra, spróbujmy teraz autopilota włączyć. To on wymyśli. On mnie kieruje chyba na ten punkt. Teraz zobaczymy. Tak, na ten punkt mnie kieruje. To bardzo dobrze. Ok. To jest w porządku. No i lotnisko mamy tutaj gdzieś. Bardziej. Tutaj. O, tu się świeci. Już widać. Mamy 5000. Dobra, to zdążymy zejść bez żadnego problemu. Możemy przyspieszyć nawet już teraz. Tak, korzystam z SimBriefa, bo dobrze tam się generuje trasy. I fajne jest to, że można ręcznie wprowadzać do komputera tutaj wszystko. Wchodzi się, no ale no wiadomo. Dobra, zaczniemy zmniejszać tą prędkość. 220. 2500. No
No i pięknie, pięknie, dobra. Bo 4900 powinienem mieć w życiu. A wiesz co, bo czasami są nieaktualne i dlatego. Czasami są nieaktualne. Są góry, czy nie? A, dzień dobry. Tam były góry. Nieźle. No to się rozbiliśmy. Aktualnie fajnie, 17 po. Dobra, ja muszę się z wami już pożegnać, także to się nieźle zakończyło. Dobra, do później. Trzymajcie się i cześć.